Cisza, ludzie, nagrania. No cześć. Cześć, witam wszystkich tutaj Ninecat z tej strony i dzisiaj gramy w Guild Wars 2. To będzie chyba 7 odcinek, myślę, że to już jeden z ostatnich odcinków, gdzie jesteśmy w tej lokacji startowej, która nazywa się Wayfarer Foothills, o ile dobrze pamiętam. Chcę jeszcze tutaj wykonać to zadanie oznaczone serduszkiem, właśnie jestem przed kimś, kto to zadanie ma mi chyba sprezentować. A potem chyba zajmiemy się wątkiem fabularnym w dalszym ciągu. Okej, okay, no więc zobaczymy, co tutaj będziemy mieli do powiedzenia. O czym tutaj będziemy sobie rozmawiać? Okej, okay, nic ciekawego. A zadanie jest opisane tutaj. Przeprowadzić rajd na jakąś kopalnię i zniszczyć jakieś maszyny. Aha, tutaj jest wejście. Okej, okay, dobra, no to idziemy. Okej. Okay. Aha, tutaj właśnie nowość, dwuręczny miecz. Odblokowujemy sobie skillę na dwuręczny miecz dzisiaj. Wielkie, potężne ustrojstwo. Docelowo raczej skłaniam się tutaj ku łukom, no ale skoro możemy też posługiwać się różnymi mieczami, w zasadzie chyba większością broni się mogę posługiwać, no to trzeba będzie spróbować. Zwłaszcza, że te skille można szybko w miarę odblokować sobie tutaj. O, już drugi, już drugiego się nauczyłem. A znowu muszę was przeprosić za głos, bo dzisiaj grypa jeszcze bardziej opanowała mój organizm, w związku z tym jest coraz gorzej. No ale musi być gorzej, żeby mogło być kiedyś lepiej, prawda? Tak to działa. Jesteśmy w tej kopalni. Ej, nie mogę trafić. Na razie zobaczmy sobie, co ten drugi skill robi. O kurczę, to ja tego niedźwiadka? Nie wiem. Chyba nie. To jest takie po prostu kilka uderzeń. Nie wiem, skąd ten niedźwiedź się pojawia, bo w sumie nie ja to robię. Okej. Okay. No i zapomniałem sobie włączyć stopera. Niech on sobie tutaj walczy, a ja spróbuję to zrobić, żeby ten odcinek nie trwał dwa dni. Stoper. Start. Okej, okay, jedziemy, dobra. Okej, okay, wszystko kontrolujemy, czas także, więc idziemy do przodu. Aha, bo mamy tutaj zniszczyć jakieś maszyny, a nie tyle co rozprawiać się z tymi przeciwnikami. Zgubiłem się, słuchajcie, gdzie jestem, nieważne, dobra. Szukajmy tych maszyn. Na razie widzę jakieś kolesi, a nie maszyny. O, tutaj coś jest. Kurczę, nie wiem, czy to jest. No, tłuczka. Dobra. Okej. Wykupiłem sobie jeszcze jeden skill z moich punktów, które mogłem wydać. Troszkę się tutaj pomyliłem, bo myślałem, że on będzie pod 8 klawiszem, a jest pod 7. To jest przywołanie jakiejś sowy, która ma nam pomóc w walce z przeciwnikami. Także o ile za chwilę tego nie zapomnę, to spróbuję to użyć. To są chyba, nie wiem, czy to są rock pile. Co to jest rock pile? Mogę to wziąć, ale to bez sensu. Nie wiem, czy tym mam. Niekoniecznie chyba tym muszę niszczyć te maszyny. No właśnie, można po prostu mieczem. A więc szukamy. Pogubiłem się trochę w tym labiryncie już momentalnie. Szczerze mówiąc, nie kontrolowałem na początku kierunku, w jakim idę, i teraz, nie patrząc na mapę, nie mam bladego pojęcia, ale tak, rozwalając te maszyny, ciągle jakby robię progresję tego zadania, w związku z tym chyba o to chodzi. O, i mamy trzeci skill na nim odblokowany, na mieczu dwuręcznym.
Przeważnie te pod trójką są to skille defensywne. Zaraz zobaczymy. No nie, kurde, ten jest może i defensywny, ciężko wyczuć. W każdym razie uniosłem się na skrzydłach. Także widziałem tylko orła cień. Dobra. Strasznie się gdzieś zapędziłem. Tutaj jest Sven. Okej. Muszę wam powiedzieć, że strasznie się zapędziłem i chyba niepotrzebnie, prawda? Tutaj zobaczmy na mapę. Tam dalej jest jakaś vista, ale myślę, że wiecie co, czy mi to strasznie dużo czasu nie zajmie. Całkiem rozbudowane konstrukcje. W sumie na razie to ja chciałem tylko wykonać to zadanie. O, walczę z dwoma. Użyjmy tej trójki. Dobra, przywołajmy sobie tą sowę. Jest sowa? Lata. Dobra, okej. Zaraz się przekonamy, co ona robi. Widzicie ją w ogóle gdzieś? Muszę wam powiedzieć, że ja nie widzę mojej sowy. Co to za zwierzak, że się schował? No nie wiem. Przywołałem może. Może jakieś obrażenia zadała, ale spodziewałem się, że będzie latała tutaj chwilę ze mną, a ona znikła. Rozwalenie tego też przyniosło jakieś punkty. Dobra, okej. Jesteśmy blisko wykonania tego zadania. Tutaj przy okazji się okazało, że tu jest całkiem rozbudowana lokacja do zwiedzenia. Kopalnia w zasadzie. Myślę, że warto tu będzie wrócić jakoś i przyjrzeć się temu. Takim troszeczkę konstrukcję rodem ze świata krasnoludów, czy też gnomów nawet. Jeszcze myślę, że z dwie te maszyny muszę rozwalić. No albo trzy i będzie chyba koniec. Uprzednio tutaj i zadanie wykonane. Okej. Dobrze, czyli nie tracąc czasu, bo tutaj jakby już swoje zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, nie będziemy tutaj, myślę, zwiedzać tego miejsca. W każdym razie są to tutaj, widzicie, takie rozbudowane kopalnie. Myślałem, że to będzie coś mniejszego, ale jest to coś dużego. Dobra, tutaj wiem, że dalej jest jakaś vista, tutaj punkty handlowe. Wróćmy może tak, tutaj w sumie wykonałem zadanie, to wykonałem. Aha, mieliśmy robić dalej wątek fabularny. On, jak widzicie, jest aż tutaj daleko, gdzieś gdzie nie byłem. Kształt ducha, dobra. Okej. Tutaj jest chyba najbliższy waypoint, do którego mogę się przenieść. Tak, ja tutaj w międzyczasie, pomiędzy odcinkami, awansowałem na 8 poziom, wykonując zadania typu noszenie worków z karmą dla królików. Takie właśnie mało ambitne zadania musiałem wykonywać, żeby awansować. Także może dobrze, że tego nie nagrywałem i wracamy tutaj w to miejsce. Jak ktoś nie oglądał ostatnich odcinków, to wyglądało tak, że ten wątek fabularny. Oj, po mnie ubije zwierzaka. Uciekaj, 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 uciekaj. To zmienimy go. I co teraz powiesz? O, jebut. Już wam mówię, tak, wątek fabularny tutaj, ten ostatni, polegał na tym, że szukaliśmy, tropiliśmy ducha Minotaura, idąc po jego śladach. Troszkę to zajęło, tutaj aż z tych zielonych równin doszliśmy tutaj, no równin to dużo powiedziane, ale doszliśmy tutaj w te góry i tutaj jakby znaleźliśmy tego ducha Minotaura, uratowaliśmy go. No i teraz dalej będziemy tutaj musieli walczyć z synami Svanira. Którzy no chyba polują na niego. Dobra, tutaj jest vista, której nie oglądałem, a wiedziałem, że jest, także oglądamy.
No, całkiem ładne konstrukcje, posągi. Okej, okay. Po drodze jeszcze będzie jedna wista, tutaj gdzieś nieopodal na górkach. Pojedziemy teraz w kierunku, gdzie się znajduje właśnie ten wątek fabularny, kolejna jego część. Ja tutaj miałem do wyboru, po uratowaniu tego ducha Minotaura, miałem bodajże do wyboru możliwość zamieniania się w jednego z jego, jakby, nie wiem, tam współbratymców, czyli jakby zamieniania się w tego ducha Minotaura, czy coś w tym stylu, i jakąś drugą możliwość, której już nie pamiętam. W każdym razie wybrałem właśnie zamienianie się w Minotaura. Znaczy, tak to rozumiałem wtedy, aczkolwiek nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam i czy tak to będzie. Gdzieś ta wista tutaj była na szczycie. Będę musiał walczyć z tym koziołkiem? Chyba nie. A chyba tak, a nie. Moment, muszę się przyjrzeć. Tak, jest tutaj ta wista taka. O, niestety walczę z jakimś Yetim. Nie, to nie jest Yeti, ale Jotun to jest. O, rozpierducha wielka. Całkiem mocny ten miecz jest. O nie, ten klawisz, przepraszam. Całkiem mocny ten miecz jest. Dobijemy na nim 5 skilli, będziemy się potem zastanawiać. Tutaj chyba trzeba wyjść tędy, tylko że tędy nie mogę. Moment. Może nie utknę tutaj, bo chciałbym wam tutaj tą wistę pokazać i sam ją zobaczyć. O Chryste, zakręciłem się w koło. Czy to tędy dojdę, czy nie? Na razie, o, dobrze, jest ok. Chociaż nie tak okej, okay, no słuchajcie. Wtopa jakaś mała. Wyskocz. Nie wyskoczy. Dobra, daję sobie parę minut, bo jeśli mi się to zaraz nie uda, to będę musiał iść dalej. A tutaj wrócimy, jak odkryję sposób na zdobycie tego szczytu. Bo tutaj te wisty są tak niektóre sprytnie umiejscowione, że no trzeba znaleźć jakąś drogę dojścia, która nie zawsze jest taka logiczna. Tutaj wydaje się, że tędy byłoby logicznie, ale dobrze, słuchajcie, idziemy chyba dalej. Ewentualnie jak nam starszy czasu, a zapewne nam nie starczy, to tu potem wrócimy. Jeszcze tak się przyglądam. No ewidentnie od drugiej strony tu trzeba dojść. Dobra, pokonam jeszcze tego patałacha. Ups. No, tutaj czeka mnie. Ale mi kopa zasadził mojego zwierzaka. Dobra, okej, okay, wygrałem. Jeszcze nie wygrałem? Okej, okay. Dobra. Z ostatnie spojrzenie. Jak tam na górę wyjść? Kurczę, kusi mnie to. Ale gigantyczny ten miecz. I troszkę wręcz bym powiedział przerysowany. Tędy, myślicie? O, widzicie? No, przypadkowo całkiem, ale udało się. Dobra. Nie było to trudne wcale. Oglądamy. Okej, okay, dobra. Ciekawy widok, aczkolwiek chyba mniej ciekawy niż ten z tymi posągami, ale jakby to już kwestia gustu. Dobrze, przemy do przodu. Tak, żeby w miarę posuwać się w kierunku, nie zgubić drogi. O kurczę, przeciwnik. Ale może nie będzie mnie gonił, dobra. Staram się ich tutaj na razie omijać, żeby dojść jak najdalej. O, żeby mi się tutaj dwaj na mnie nie rzucili. Jednego chyba muszę pokonać, myślę. O, nie wiem czego. No, niestety dwóch będę musiał pokonać. Dobra, niech mi niedźwiadek pomoże. Kurczę, szczerze mówiąc, fajniej się łukiem macha. Znaczy, łukiem strzela. Dobra. A co z moim kotem? Z niedźwiedziem? Nie ginie tam? Czy już zginął?
No nie mogę go ubić, coś. Dobra. Co tam się dzieje? Idę pomóc, bo już chyba mi zabiją mi zaraz normalnie niedźwiedzia. Niedźwiedź, użyj jakiś, kurde. Ach, to chyba ten niedźwiedź tutaj pod F2 ma coś, co przepłoszyło na chwilę tego przeciwnika. No, żadnego szału to nie zrobiło. Siódemka, przywołajmy tą sowę. Kurczę, ta sowa jest taka niewidzialna trochę. Niby jest, ale... uciekł. Niby jest, ale jakby jej nie było. Dobra, daleka droga przed nami chyba. Myślałem, że to będzie bliżej. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda na mapie. No kurczę, czy ja w ogóle dobrze idę? Wow, idę, ale kawał drogi. Z kimś walczę chyba jeszcze w międzyczasie, kurczę. Będą nam tutaj przeszkadzać te minotaury, niewątpliwie. No i żebym ja tutaj zaraz nie zginął przypadkowo. Jeszcze ten. Troszkę to tutaj robi się niebezpieczne. Mogę się wyleczyć, dobra. Okej, nauczyłem się czwartego skillu. Counterattack, dobra. Okej, może tego się udało minąć. Udało się? A tam wała się udało. To użyjmy tej czwórki. To jest blok i kontratak. No powiedzmy. Dobra, niedźwiedź, róż, dupsko. Okej, zamienimy sobie może na tego leoparda, bo go wolę zdecydowanie. Choćby z racji wyglądu. Cóż to jest? Patrzcie się. Już tam się zmienił, nam się krajobraz tutaj. To jest... nie mogę przyuważyć, co to jest z nazwy. Veteran Pine Soul. Czyli takie drzewo. Ale on nas nie zaczepi, dopóki my go nie zaczepimy. Wygląda dosyć konkretnie. Tu jest waypoint. O, stoję pod jakimś tygryskiem. Okej, dobra. Jedziemy dalej. Odkryjemy sobie ten waypoint i on już został odkryty zresztą tak teraz. Nie teraz. Teraz jakiś tutaj event wyskoczył. Ochronić Linę, kiedy ona z kogoś tam atakuje, ale... wiecie co, ale nie. Damy sobie spokój, bo ja już poprzednio tą Linę eskortowałem w przeróżne miejsca, zajmowałem się nią. Niewiele to przynosi. No, chociaż ten event zakończył się sukcesem, widzę. No, nic nie zrobiłem, a zakończył się sukcesem. A tutaj jakiś drugi pojawił się, ale olewamy. Dobra, eventy olewamy. Bo zajmie nam to za dużo czasu, a będziecie oglądali pewnie, jak zbieram jakieś znowu kupy krów. Dobra. Dobra, jesteśmy chyba dalej niż w połowie drogi. Tutaj jakaś kraina. Kraina to może za dużo powiedziane, jakaś lokacja. Gdzie tutaj też punkty handlowe są. Różnorakie rzeczy, tylko wiecie co, bo mnie tu jedno martwi, czy ja tędy dojdę do tego punktu, co mnie interesuje. Odkryłem tutaj coś, no i co, przecież nie będę chyba wpław. Albo będę wpław, jak myślicie. Robi się masakra, bo ja muszę przejść na drugą stronę. Spójrzmy na to. Jest most, ale tam jest daleko jeszcze do skubaństwa. No. O, jest most. O kurcze. Dobra, przeżyłem. Okej. Z takich rzeczy można zginąć, nawet jak się ma mniej energii. Ci będą mnie zaczepiać, ale może ich pominę. Muszę iść tą ścieżką, z tego co widzę, obejdę tą górę po prostu całkiem sporo. Dobra, idziemy. Okej, no to dzisiaj mamy taki odcinek krajoznawczy. Następny waypoint przed nami, tutaj są jakieś mamuty. Trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. Jakiś dzisiaj większy patch, znaczy większy, to znaczy w sensie koło tam chyba 70 mega się ściągał. I mam wrażenie, że troszeczkę płynniej ta gra działa. Waypoint odkryty, tam są jakieś konstrukcje. Dobra, okej. Nie zwracamy uwagi na nic.
Idziemy. Niewiele robiąc, w zasadzie połowę tutaj ósmego poziomu nabiłem. Nic większego nie robiąc, także szybko te poziomy idą. Chyba tędy, kto tam biegnie. Okej, okay, do góry. Tutaj chyba będę musiał stoczyć walkę z tym synem Svanira. Zaraz się chyba podmienię na łuk, bo myślę, że zadanie fabularne nie będzie już takie proste. I ten miecz mi tutaj nie będzie pasował do tego. Tak, w ogóle od razu się podmienię pod ten miecz już, pod ten łuk. Hero. Okej, okay, tu nam brakuje jeszcze jednego skilla, ale miałem tutaj taki łuk, który dawał mi ten 13 do Vitality, czyli do żywotności. Okej, okay. Dobra. Okej, okay. Zaraz gardło mi odmówi posłuszeństwa i może być niewesoło. Tam jest jakaś wista, widzicie? Tutaj jest zadanie, a tam jest wista. Szybkie rzut oka chyba na tą wistę zrobimy, bo ona jest tutaj bardzo łatwa. No. Ktoś się tutaj delektuje tym akurat. Dobra, pora na nas. Kolejny górski widok. Okej, mogę stąd oglądać, oglądamy. Na wodospady. Zapomniałem, jak ta lokacja się nazywa. Czy to jest... Chyba już wyszliśmy z tej Wayfarer Foothills. Albo i nie wyszliśmy. Chyba nie, bo tutaj jeszcze kompletuje ciągle Wayfarer Foothills, w związku z tym chyba nie wyszliśmy z niej. Dobra. No i okej. Okay. Zobaczymy, co teraz się stanie. Uwolnić Minotaura to jest. Would you like to continue? No tak, chcemy kontynuować. Wchodzimy do instancji. Dobrze, czyli 20 minut czasu minęło, ażeby wreszcie dojść do sedna tego, do czego chciałem dojść. Dobrze, idziemy. No skoro już weszliśmy, to musimy to kontynuować. Fuck, co to jest? A, właśnie, widzicie, to jest tak, jak wybrałem, że będę zamieniał się w Minotaura i tak też się stało. Tam były dwie ścieżki do wyboru rozwiązywania tego problemu. I co? Okej, okay. Dialog. A minotaur. Thank you, spirit. I'll put your blessing to good use. Hey, over here. Looks like we got a straggler. Moo? I better get it in the pen before Vidkun sees one got loose. Come on, you stupid bovine. Fresh meat for the beast. The more dragon's champion eats, the more it wants to eat. Yeah, cow, move it! Okay. Enter the... Och, nie zauważyłem tego napisu, kurczę. A nie, na użyłem się. Enter the Minotaur Pen. Pen, czyli długo... ciekawe. Muszę wam powiedzieć, że słowo pen tylko mi się z długopisem łączy w angielskim. Ale to jest chyba zagroda. No nic, zostanę uwięziony. Czekamy, aż wróci Witku, tak? Porozmawiać z dwoma dorosłymi minotaurami. A że tak powiem, są tutaj niedorosłe? Są, dobra, no to rozmawiamy. Okej. Okay. Coś tam agresywnie do mnie odburknął den noc. No ale co możemy? Aha, mamy tutaj trzy możliwości odpowiedzi. Zostałem wysłany do obrony was. Bądźcie gotowi, kiedy otworzę bramę. Spokojnie, we are boosting. No nic, to pierwsze wybieramy, że jesteśmy go tutaj, aby ich obronić. To jest takie troszkę te byki agresywne. O, ten jest spokojny. No dobra, to samo mu mówię, prawda, bo chyba trzeba iść w zaparte już. Otwórz bramę. Open the gate. Minotaury to są niebyki. Otwieramy bramę. Ok, niech się dzieje co chce. Może jest... Stratujemy przeciwników. Open the gate. I daj sygnał więźniom, że czas na ucieczkę. Dokładnie. Kill the son. Zabijamy synów Svanira. Dobra, dobra, ale żebym zaraz ja nie zginął, słuchajcie, bo tutaj jestem ociężały strasznie.
Jednego zabiłem, ale nasz byk jest... Kurcze, fikiel jakie... A nie, ma też inne umiejętności, nie wiedziałem nawet. Myślałem, że są nieaktywne. O Jezu, wracaj, wracaj. Trójką? Co to, ja uciekam? Chciałbym zaatakować. Strasznie ociężałe zwierzę, muszę wam powiedzieć. I jeszcze jakoś dziwnie te skille są pokazane, także nie wiem, czy one są aktywne, czy nieaktywne. Ale robi się ciężko troszeczkę. No bo jestem tutaj... Nie wiem, gdzie te moje byczki, które uratowałem. Kurczę, jak to się ciężko obraca. Ginę, ginę, słuchajcie. Nie mam pod szóstką nic, także ginę. Ale jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam. Oj, oj kurczę, tutaj nie ma tej opcji. Jeszcze ratunku po tym. No próbujemy dalej, jeszcze raz. Od nowa, tak? Strasznie ociężały ten... Ten Minotaur. O, ale tutaj co, już od razu walczy? Po prostu zabijam tak? Klasycznie? Dobra, okej. Jakby po prostu już kontynuuję to, co... że tak powiem, dzieło rozpoczęte poprzednio. Myślałem, że będę od nowa musiał powtarzać. Z łucznikami się troszkę ciężej mi walczy, no bo oni mogą jednak podlecieć do mnie. Znaczy, nie... Wybaczcie, że tak pieprzę głupoty, ale właśnie to jest spowodowane chyba jednak tą chorobą. Z łucznikami walczy się ciężej, no bo po prostu ucieczka przed nimi niewiele mi daje, bo i tak strzelają do mnie i tak, także dobra. Wysłowiłem się tak, jak chciałem. Nawet teraz mi jest dosyć ciężko to skończyć. No ale nie używałem też żadnej jakiejś tej skilli z tą sową na przykład. O kurcze, fikiel, siódemka sowa. Powiem wam, że to ciężko widzę. Oj kurczę, jeszcze opuszczam instancję. Został mi jeden, ale... Ale to będzie ciężka sprawa mimo wszystko go pokonać. Szóstka. Szóstka! Okej. Okej, dobra. Odsunę trochę mikrofon od klawiatury, bo znowu będzie masakra. Ta klawiatura, której aktualnie używam, niestety jest właśnie głośna jak cholera jasna. Mimo, że nie jest mechaniczna, ale jest głośna. I to mi się bardzo nagrywa na mikrofon. Jeszcze tutaj jest dwóch. Dobra, na spokojnie jakoś, na spokojnie. Fajnie byłoby jakoś odciągnąć pojedynczo, ale to się nie uda. 7. A, zadaję obrażenia tasowe, ale powiem wam, że zdecydowanie wolę tą pułapkę ognistą. Żałuję, już wydałem chyba punkt na tasowe. Tutaj się chyba nie da już tych punktów odzyskać. Ale utknąłem tutaj gdzieś. Napierniczaj w niego. Dobra. Nasza zaleta tej sowy jest taka, że no nie muszę podchodzić pod przeciwnika blisko. Tylko ona tam sobie doleci. Ale tu jest... Nie wiem, czy ci przeciwnicy w ogóle się skończą za chwilę. Przywołamy sobie tą sowę. Z taką ilością to ja sobie na pewno nie poradzę. O, teraz już się pojawiły inne zwierzaczki, żeby mi nie było za łatwo. Kurczę, no nie mam gdzie uciekać nawet już, ale masakra. O, fight to survive, teraz mogę. Strasznie trudna. Strasznie trudna. Jakby ta misja jest. To zadanie. No, jeszcze się uratowałem, ale znowu zginąłem. Znaczy, nie zginąłem, tylko znowu fight to survive. Szóstką chcę się uratować troszeczkę, dobrze, podleczyć.
Ale masakra, no nie mam jak tutaj nawet uciec gdzieś, bo... Bo nie ma gdzie, szczerze mówiąc. No nie zapowiada się to dobrze. Poziom trudności na tych misjach fabularnych jest duży. Duży. Zobaczymy, co teraz będzie. Nie w drugą stronę. Nie, spokojnie, spokojnie. Nie uciekamy. No i kto do mnie tam z tyłu strzela? Jeszcze tutaj. Dobra, ten poszedł. Ok, następny. Atakuj. Co ja tutaj nie przyuważyłem, a z kimś zaczynam rozmawiać. Dobra. Dwa razy musiałem zginąć, żeby to wykonać. Okej. Czyli wykonaliśmy to zadanie, słuchajcie. I to jeszcze tam odgrażaliśmy się, że jak tylko spotkamy tą rudowłosą suczkę, foczkę Eir, to złoimy dupę Witkunowi i jego tam... Jego chyba ziomą. Dobra, tu mamy do wyboru nagrody. Co ja tutaj mogę sobie wziąć? Mogę sobie wziąć spodnie. Spodnie. Okej, to wezmę sobie te. Okej, to co mi się podoba, to, że mogłem kontynuować to zadanie, mimo że ginąłem, to nie zaczynałem go od nowa do, że tak powiem, usranej śmierci, tylko kontynuowałem. Jeszcze sobie ich ubiję. Kontynuowałem je, w związku z tym nie traciłem czasu w nieskończoność. To jest taki znak czasu ta gra, mogę powiedzieć. To znaczy przez swoją jakby łatwość i przystępność gra się miło nawet takim graczom jak ja, którzy po prostu poświęcają jej pół godziny dziennie, mają może niezbyt duże umiejętności tutaj w posługiwaniu się tutaj wszystkim całym asortymentem, jaki ta gra nam pozwala używać, cały jakby arsenał wszystkich różnych możliwości. No i te rozliczne ułatwienia właśnie tutaj ułatwiają jakby kontynuację przygody. No jest to dla takiej, powiedzmy, w cudzysłowie niedzielnej graczy jest to ułatwienie. Natomiast jacyś tacy hardkorowi zawodnicy, myślę, w grach MMO, myślę, że mogą być tym troszkę zawiedzeni, bo tutaj właśnie te historie z obniżaniem leveli, jak właśnie z tym tutaj, że sobie można tak łatwo kontynuować w nieskończoność jakby. No, z jednych to będzie szyło, drugi to będzie irytowało. Mi to akurat nie przeszkadza, bo mogę sobie w miarę płynnie ten świat zwiedzać. Ładnie to wygląda, w międzyczasie zapadła noc. Wyjdziemy z tej instancji, prawda, bo już tutaj nie mamy co szukać. I zaraz będziemy kończyć. To mniej więcej widzę, mam w połowie tą lokację skończoną. Teraz dalszym krokiem tego wątku fabularnego będzie coś, co jest już na 10 poziom przeznaczone. A widzicie, że poziom trudności tego jest dosyć duży, w związku z tym lepiej mieć ten poziom. O ile w ogóle można, mając, chyba można mając niższy tam zacząć. Tutaj mamy spotkać Eir. No i dalej pewnie się dowiemy, co będzie. Ale to myślę, że w następnym odcinku, przynajmniej w następnym, jak nie za dwa odcinki, zobaczymy. Ok, pooglądacie sobie mojego kociaka, a ja was już żegnam. Cześć, trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wam się podobało, możecie komentować, łapkować. Jak wam się nie podobało, oczywiście też możecie. Cześć, pa, trzymajcie się.